Dziękuję Państwu bardzo za zaproszenie, dziękuję Magnificencji i za obecność, i za zaproszenie. Widzę tu pełno znajomych twarzy, bardzo mi miło. Miałem wyrzuty sumienia, nawet rozmawiałem z panem doktorem na ten temat, czy zawracać wam głowę w takich strasznych czasach, ale doszedłem do wniosku, że być może taka podróż w czasie dobrze wszystkim zrobi, odreagujemy. Pozwólcie Państwo, że usiądę, bo będę musiał slajdy przerzucać i będzie mi wygodniej. No nikomu nie muszę powiedzieć takich, opowiadać, rozwodzić się nad takimi banałami, że ludzie od zarania dziejów dbali o swoje zdrowie. No, archeolog musi z naturalnych powodów być sceptyczny, w związku z tym musi potwierdzać coś artefaktami, czyli zabytkami. Mogą to być zabytki jako źródła pisane, mogą to być realne zabytki znajdowane na wykopaliskach. I mimo, że historia ludzkości generalnie, tak jak to teraz oceniamy, liczy około 2 miliony lat, to znaczy pierwszy małpolud to mniej więcej 2 miliony lat, to pierwsze dowody zainteresowania się medycznego potwierdzonego mamy dopiero z 4 tysiąclecia przed naszą erą. Wydawać by się mogło, bo to jest taki schemat myślowy, że gdzie oczywiście? No oczywiście Mezopotamia. I to prawda. Drugie miejsce, które można wskazać, to oczywiście Egipt. I to prawda. Ale nie zapominajcie Państwo o tym, że także istniała już wtedy Europa. Pewnie wszyscy słyszeliście o Ocim, człowieku z lodu. W ramach jego wyposażenia, ale także zawartości żołądka znajdowały się, no tam chodziło o grzyby, o grzyb, o hubę, ale także roślinki lecznicze. Mamy także trochę informacji ze źródeł pisanych. Mamy nawet pierwszą receptę, która powstała około 1500 roku i została zapisana takim dziwnym językiem, w zasadzie dziwnymi znaczkami. Jest to tak zwane pismo linearne B, czyli poprzednia forma graficzna języka greckiego z epoki brązu. Pochodzi to z takiego pałacu króla, którego imię Państwo pewnie znacie, Nestor, z królestwa Nestora, z Mesenii, gdzie jest opisany nomen nomen jakiś lek z malwy, który podobno służył właśnie na choroby serca. Tak to stamtąd wynikało. Jeśli jednak mówimy, że historia medycyny zaczyna się tak naprawdę od Greków, to z tego prostego powodu, że Grecy zmienili optykę. Oni posadowili cały swój system i przede wszystkim go stworzyli na trzech fundamentach. Pierwszym z nich był oczywiście komponent religijny, oddziaływanie na psychikę. Drugi, który był w pewnym sensie uzupełnieniem braków wiedzy praktycznej, była filozofia, czyli podejście filozoficzne do tego, jak funkcjonuje ludzkie ciało. No i wreszcie doświadczenie medyczne, które im towarzyszyło. Musicie jednak Państwo pamiętać, że ich wiedza na temat anatomii była dość ograniczona, ponieważ do czasów helenizmu, do II wieku, i to w krótkim okresie to tylko się działo, w II wieku przed naszą erą w Aleksandrii, nie można było dokonywać sekcji zwłok. W związku z tym ta wiedza była tylko pośrednia, ale jednak była. Ponieważ antyk był dość wojowniczy, no więc domyślacie się Państwo, że na polu walki oni się dość naoglądali różnych rzeczy. W każdym razie stworzyli pewien system. Rzymianie nie filozofowali. Jeśli Państwo spojrzycie i chcielibyście wspomnieć o filozofach greckich, to pewnie był tylko Marek Aureliusz, o którym dziś sobie trochę powiemy, ale w zasadzie nie mamy filozofów. Gdybyśmy pytali o matematyków, fizyków, także nie mamy. Mamy za to architektów i ludzi, którzy praktycznie wykorzystywali różne teorie greckie do zbudowania ich świata. Od strony architektonicznej, od strony organizacji. Jeśli sobie uzmysłowimy, jak potężne było Imperium Rzymskie, ten cały ciemny obszar to jest imperium w czasach największego rozwoju, czyli za czasów Trajana. On później był trochę zwijany, ale generalnie te tereny, które tu są zaznaczone, tak czy siak były pod wpływem rzymskim. To przecież jest 14 tysięcy kilometrów granicy różnej. No i oczywiście objęły one różne kultury, w tym kulturę grecką. Rzym miał to do siebie, że był takim odkurzaczem i z każdej kultury wysysał to, co najlepsze, po to, ażeby to upowszechnić i wmontować w cały system władzy, system struktury społecznej, system ekonomiczny. Rzecz jasna, skorzystano z umiejętności greckich, tym bardziej, że one były bardzo znane. Lekarze greccy to byli jedyni lekarze tak naprawdę, dopiero później zaczęto kształcić i kształtować lekarzy rzymskich. Jak się to w Grecji z kolei zaczęło? Dwa wielkie ośrodki. Jeden położony na wyspie Kos, drugi Epidaurus, to jest tam, gdzie Tiryn z Mykeny na tym obszarze, czyli Peloponez, południowa Grecja. Te dwa ośrodki dlatego były bardzo interesujące, ponieważ to były całe kompleksy lecznicze. Do tego kompleksu leczniczego mogli przychodzić ludzie nie tylko bogaci, ale także ludzie biedni.
Podejście do medycyny było takie, jak prezentują niektórzy jeszcze lekarze dzisiaj, chociażby obecny tu pan rektor, czyli holistyczne. Patrzymy nie tylko na to, żeby leczyć konkretną chorobę, ale na wszystkie okoliczności, a także interesować się tym, co się stanie po chorobie. KOS to jest pierwsza wielka budowla, do której cały kompleks, do której ludzie mogli się przychodzić i leczyć się. Ona była położona na trzech tarasach. To są zdjęcia, które kiedyś tam robiłem w 2000 latach, w związku z tym nie były piękne. Tu jest rekonstrukcja. Widzicie Państwo w zasadzie trzy komponenty, o których powiedziałem. Na samym szczycie mamy świątynię Asklepiosa. Środkowa część to są ofiary, ale także szkoła, nauczanie, czyli w pewnym sensie filozofia. I dolny taras z takim wielkim portykiem, on służył jako rodzaj szpitala. Oprócz tego musimy sobie wyobrazić, że zarówno tu, jak i w kolejnym miejscu, czyli Epidauros, mamy do czynienia z całym obszarem zagospodarowanym, czyli mamy i hotele, żeby ludzie mogli tam przebywać i rzeczywiście miejsce do leżenia, czyli nazwijmy to szpitale, ale także chociażby coś takiego, co miało, zaraz do tego wrócę, co miało zapewniać rozrywkę i nastawiać psychicznie dobrze, czyli teatr. W tym teatrze wystawiano sztuki niezachowane niestety, czy zachowane we fragmentach. Raczej to były komedie i raczej to były sztuki związane z kultem Asklepiosa, który uzdrawiał ludzi. Ten kult Asklepiosa jest o tyle interesujący, że my mówimy o nim jako o Bogu, ale pamiętacie Państwo, że on nie jest w 12 Bogów Olimpijskich. Cóż to zatem za dziwny Bóg, skąd on się urodził? Wydaje się, bo tak mówią mity, że on funkcjonował w epoce brązu, ponieważ wiążą go z królem Minosem, królem Krety, który mieszkał w Knossos. On miał albo wyleczyć tego króla Minosa, albo też miał uratować życie, czy wskrzesić jego syna Glaukosa. Glaukos to znaczy słodki po grecku, a ten dzieciak miał się utopić w pitosie, czyli w beczce wypełnionym miodem. To jest skojarzenie bezpośrednie nazw i to często w Grecji się zdarza. Został zamknięty Asklepios razem w grobowcu z tym dzieciakiem, bo Minos się zdenerwował i powiedział, że ma go wskrzesić. No, sytuacja była patowa. Nagle w szczelinę w grobie wpełzł długi wąż, który popatrzył, co się dzieje, wrócił, a następnie w pyszczku przyniósł jakieś dziwne zioło. Dotknąwszy tym ziołem tego Glaukosa, no, został on wskrzeszony. Od tego czasu wąż stawał się symbolem Asklepiosa. A sam Asklepios to dziwny bariarz. On był synem Apolina z nimfą. Nimfą, która mieszkała sobie na obszarze współczesnej Tesalii. Tam był taki lud Lapitów, który był sławny z tego, że jest ludem bardzo wykształconym i pokojowo usposobionym. Sam miał się urodzić po śmierci swojej matki, a jego skuteczna praktyka lekarska była na tyle wspaniała, że zdenerwowała bogów. I na skargę do Zeusa przymaszerował Hades, że cały Hades, Bóg, podziemia tej Hadesu, że nie ma tam już klientów, oni zaczynają bankrutować, bo to już była gospodarka wtedy kapitalistyczna, w związku z tym trzeba coś z tym Asklepiosem zrobić, no bo za dużo ludzi zostaje na ziemi. Poza tym ziemia się przeludni, co widzimy. Efekt oczywiście taki, że ten Asklepios skończył kiepsko, został pozbawiony życia, no ale jego nauka pozostała. No i była ta nauka kontynuowana. Pokazałem Państwu świątynię Asklepiosa, ale tak naprawdę przybytki Asklepiosa były dziwacznie skonstruowane. Zdarzają się takie świątynie w Grecji, a później w Rzymie, które są okrągłe. My je nazywamy fachowo tolosami, co oznacza po prostu ul, ponieważ bierze nazwę od okrągłego ula. Te tolosy są dziwacznie skonstruowane dlatego, że nie mają naturalnego podziału wedle systemu świątynnego. Przecionek, główna cela, miejsce, w którym stoi posąg. Tu w zasadzie posągu mogło nie być. Świątynia jest okrągła z jednym wejściem. Interesujące jest nie to, co dzieje się w substrukturze, ale to, co działo się w podziemiach. W podziemiach w Epidaure znaleziono taki dziwaczny labirynt. Wiemy, że w tym labiryncie były przechowywane święte węże i że jedną z kuracji medycznych, którą stosowano, pewnie szokowa i raczej chyba Państwo jej nie zastosujecie, polegała na tym, żeby nocą biednego chorego, szczególnie jeśli miał kłopoty z poruszaniem się, włożyć do tego labiryntu, do tych węży. Podobno bardzo wielu stamtąd wyskakiwało, ozdrowiawszy w 5 sekund. Całkiem się Państwo pewnie nie dziwią z tego powodu, jak po ciemku jakieś ślizłe stwory tam po człowieku sobie chodzą. Oczywiście ta medycyna, oprócz tej mitologicznego podkładu związanego ze Asklepiosem, ma także czysto praktyczne pozostałości. No, nie muszę Państwu tutaj specjalnie opowiadać o Hipokratesie, przełom V i IV wieku przed naszą erą, jego 53 zachowanych pismach, z tym, że część jest rzeczywiście jego autorstwa. Teraz nie
ostatnie ustalenia wskazują, że część została dodana później. Tak czy siak, jest to kompendium wiedzy z początku IV wieku przed naszą erą. Wszystko to, co oni wiedzieli na temat funkcjonowania ciała i na temat przyczyn chorób, sposobu ich leczenia. Tyle, jeśli chodzi o naszego nieszczęsnego Asklepiosa. Ale jego historia zaczyna być kontynuowana. W Rzymie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że tam także były takie dziwaczne bóstwa w poprzek systemu wierzeń. Bo jak Państwo wiecie, przejęto cały ten system 12 bogów olimpijskich, z tym, że nadano im inne nazwy. Zeus nagle stał się Jowiszem, Atena stała się Minerwą, Junona to Hera i tak dalej, i tak dalej. Ale również były takie bóstwa dziwaczne, trochę jak Asklepios. Skąd się to brało? My, kiedy patrzymy na kulturę rzymską, zdajemy sobie sprawę z tych wielkich bogów i ich kojarzymy, ale trzeba pamiętać, jak kształtowało się najpierw Republika, a później Cesarstwo Rzymskie. Zaczęło się od małego terenu wokół Rzymu, od terenu Lacjum, leżącego na skrzyżowaniu dróg, z jednej strony otoczonej w sensie kulturowym przez Etrusków, z drugiej strony otoczonej w sensie kulturowym przez Greków, na styku dwóch kultur i na trasach przelotowych. Oni oczywiście mieli swoich własnych bogów. Kiedy imperium, a najpierw republika zaczynała się rozszerzać, oni usiłowali zjednoczyć ludzi, także od strony religijnej, a ta religia odgrywała wtedy dużo ważniejszą rolę i była może bardziej serio traktowana przez ludzi niż to jest współcześnie. Efekt był taki, że szukali elementów wspólnych. Stąd niektóre bóstwa uzyskiwały dodatkowe przydomki, kojarzone je na przykład z Jowiszem albo kojarzono z Minerwą. Tym niemniej część tych bóstw podstawowych z Lacjum pochodzących, pozostała w świadomości. I stąd nie mamy w panteonie rzymskim na przykład Janusa, ale to bardzo ważny bóg dla Italików i dla samego Rzymu. Stąd nie mamy oficjalnego innego boga oprócz Asklepiosa, który później zmienił nazwę na Esculap, czyli na nazwę rzymską, łacińską, ale mieliśmy Dea Salue, Dea Salue albo Dea Salve, czyli bogini, która się opiekowała chorymi. Do tego była bardzo druga ważna bogini Febris, stąd february, stąd dlatego, że Febris oznacza trzęsienie się. Ona była boginią od gorączki, na luty zawsze jest zimny, w związku z tym skojarzenie później miesiąca. Mars z kolei, jako bóg wojowniczy, był bogiem, do którego zwracano się w przypadku zarazy. Okazało się jednak, a te zarazy dziesiątkowały Rzym co mniej więcej 25 lat, czyli co pokolenie przez Rzym przetaczały się od początku Republiki zarazy. Brało się to stąd, że Rzym ma dość charakterystyczne położenie. Jak Państwo wiecie, on jest blisko Tybru i zarazem na skałach, które są pochodzenia wulkanicznego i które bardzo łatwo przepuszczają wodę, ale ona wsiąka głęboko, stąd Rzym cierpiał na brak wody. Mogli wodę czerpać z Tybru. Póki Rzym był mały, nie było problemu. Kiedy Rzym się rozrósł, to oczywiście wody w Tybrze były zatrute. Nie nadawały się do spożycia. Budowano zatem studnie. Studnie były bardzo głęboko, no ale co z tego, jak nie było systemu kanalizacyjnego? Efekt taki, że i studnie nie nadawały się do niczego. Stąd wybudowano najpierw kloakę Maksimę, a później całe ciągi wodociągów, czyli akweduktów, które dostarczały świeżej wody. Efekt był tego taki, że mniej więcej co pokolenie była jakaś zaraza. Taka zaraza dopadła ich w końcówce IV wieku. Nikt już nic nie mógł poradzić. Lekarzy greckich wtedy było, co kot napłakał. W zasadzie był jeden lekarz i to niespecjalnie uznawany, bo oni to woleli się sami leczyć, pójść tam do jakichś wróżek ich antycznych, które im tam opowiadały. No, coś, co znamy także współcześnie z naszego codziennego życia. Nic nie poradzono. Ta zaraza zaczęła działać. Nie wiadomo, niektórzy podejrzewają, że to był pierwszy atak dżumy, już wtedy ona się później powtarzała, także w Rzymie no, sytuacja nie jest jasna. W każdym razie zaraza szaleje. Ofiary składane Marsowi nic nie pomagają. Wreszcie zaczęto sięgać po księgi sybilijskie, czyli takie wróżby, które były złożone w świątyni Westy i takie kolegium 15 specjalnych mężów zaufania, którzy byli członkami Senatu Rzymskiego już wtedy, mogli do tych ksiąg zaglądać i szukać odpowiedzi na różne pytania. Wskazały im Westalki odpowiedni segment tych ksiąg sybilijskich. No i okazało się, że Sybilla, czyli wróżka, ta główna, radzi im, zapisane to w tej księdze, radzi im, żeby ściągnąć święte węże z Epidauros, Asklepiosa i że jak te węże przyjadą, to cała sprawa się zamknie. Problem zaczął być polityczny. Dlatego, żeby te węże mogły być w Rzymie, no trzeba było wybudować świątynię. A prawo rzymskie zakazywało budowania świątyni innych bóstw. Właśnie ze względu na to, że oni to tworzyli politykę
ujednolicenia systemu wierzeń. I wszystkie inne bóstwa musiały być podłączone pod istniejącą strukturę wierzeń, czy pod istniejącą schemat bóstw. No ale tego Asklepiosa jakoś trzeba uhonorować. Zrobiono wyjątek i postanowiono wtedy, zmieniwszy prawo, że świątynie takich bóstw, skądś importowanych, mogą powstawać na polu marsowym, a zatem poza murami Rzymu, nie w ramach murów Rzymu. To pole marsowe to obszar, gdzie w tej chwili stoi Panteon, pewnie byliście Państwo w Rzymie, wiecie, i gdzie jeszcze był Teatr Pompejusza i Kuria, w której zabito Cezara i tak dalej, i tak dalej. Teren później zabudowany, początkowo teren ćwiczeń wojskowych. Postanowiono tam wybudować świątynię, przyjechały te święte węże, bardzo zadowolone, no ale się rozejrzały i nie za bardzo im to miejsce odpowiadało. No rzeczywiście bagniska tam, komary gryzą i nie wiadomo co z tym zrobić i te węże dały w długą, uciekły po prostu. Panika w całym Rzymie, no bo tu przyjechały święte węże, no zarazę mają pokonać, a one tymczasem gdzieś czmychnęły. Okazało się, że czmychnęły niedaleko, bo czmychnęły na wyspę, która nazywa się Isola Tiberina, czyli jedna, jedyna wyspa, która jest vis-a-vis praktycznie Forum Romanum na Tybrze. No i tam postanowiły zamieszkać. No skoro tam postanowiły zamieszkać, w związku z tym postanowiono im wybudować świątynię tam. To, co Państwo tutaj widzicie, to jest ta właśnie wyspa. Musicie Państwo pamiętać, że ona w antyku była uformowana na kształt statku. W związku z tym tutaj macie zachowane teraz bardzo kiepsko widoczne ruinki tego pierwotnego dziobu tego statku, czyli ona udawała statek. I tam wybudowano pierwszą świątynię, czyli mały Asklepion. Czyli była świątynia poświęcona Asklepiosowi, miejsce do leczenia, miejsce do odpoczynku, miejsce do rekonwalescencji. Całe zaplecze. Żeby było dla Państwa jasne, jak te tradycje często się mocno trzymają miejsca, no to musicie pamiętać, że tutaj szpital działał aż do średniowiecza, czyli nieprzerwanie od IV wieku przed naszą erą, non-stop jakoś to miejsce było związane z lecznictwem, aż po średniowiecie, gdzie był ostatni odnotowany szpital, on potem chwileczkę w renesansie popracował jeszcze, no i później się to wszystko pozmieniało. Tak więc na tej Isola Tiberina wszystko zaczynało skrupulatnie funkcjonować. Gdzie mamy tą medycynę teraz zakorzenioną w Rzymie? No oczywiście wszystko zaczyna się od Juliusza Cezara. No wiadomo, że on w zasadzie wszystko w tym Rzymie wymyślił i gdyby nie to, że go ukatrupiono, no to pewnie byłby pierwszym cesarzem rzymskim. Nie wchodząc w problemy dotyczące politycznej sfery jego działalności, trzeba powiedzieć, że on bardzo się do tego rozwoju medycyny przyczynił, a działo się to dlatego, że sam nie był człowiekiem zdrowym wbrew pozorom. On został zamordowany, mając tam 55 lat, 56 uszedł. Problem z ocenianiem polega na tym, że Rzymianie liczyli lata od momentu zapłodnienia, czyli dodawali 9 miesięcy, stąd w naszym kalendarzu to się trochę rozjeżdża i będziecie Państwo czasem mieli 54, czasem 55, a czasem 56 lat jego życia. No, w każdym razie był około 55 roku życia, ale sam cierpiał na dwie rzeczy. Ciągłą biegunkę, no i epilepsję. Dwie nieprzyjemne rzeczy. W związku z tym musiał mieć swojego własnego lekarza, jako pierwszy. Wymyślono lekarza, który był Grekiem z pochodzenia, ale który później zmienił swoje imię na imię rzymskie i nazywał się Antistiusz. To nie jest akurat ten, do niego dojdziemy za chwilę. Antistiusza nie mamy przedstawionego. Był to oficjalny lekarz Juliusza Cezara. On sławił się tym, że kiedy Juliusz Cezar, jak Państwo wiecie, został zamordowany w Idy Marcowe, ciało zostało zostawione na schodach ówczesnego Senatu, a już jak wspominałem, ten Senat nie znajdował się wtedy na Forum Rzymskim, to siedziba Senatu, tylko znajdowała się w tak zwanym Teatrze Pompejusza właśnie na polu marsowym, kawałek od Forum Romanum. No chodziło o to, żeby to ciało tam jeszcze przez 2 godziny poleżało, następnie zaniesiono je do domu Cezara na Palatynie. Tam zostały dokonane oględziny przez Antistiusza. On właśnie stwierdził, ile ciosów zostało zadane, że były zadane 23 ciosy i że jeden tylko cios był śmiertelny między drugim a trzecim żebrem. Przy czym on sugerował, że śmierć nastąpiła w wyniku zadławienia krwią, ponieważ znalazł krew w płucach, ale niedaleko, to Państwo się na tym lepiej znacie, gdzieś tam idzie tętnica płucna, więc prawdopodobnie coś takiego było. On pierwszy to powiedział i to była pierwsza oficjalna informacja, ponieważ ta jego informacja z autopsji musiała zostać przedstawiona na Forum Rzymskim.
Stąd zresztą, czyli przedstawiona informacja na forum rzymskim, po łacinie to skomplikowana formuła, ona przetworzona współcześnie na język angielski, to jest forensic, a forensic to jest nic innego jak kryminalistyka po angielsku, no dlatego, że tego właśnie Antistiusza uznaje się za pierwszego kryminalistyka antycznego, który dał początek całej nowej nazwie. O tych lekarzy bardzo się starano i to na razie mówimy o Cezarach. No Juliusz Cezar nadał im prawa obywatelskie. Co nie było takie proste, dlatego że żeby być obywatelem rzymskim, trzeba sobie było zasłużyć. To nie było tak, że jeśli teren jakiś został zdobyty przez Rzymian, automatycznie zostawało się jako mieszkaniec tego terenu obywatelem rzymskim. To dopiero wprowadziła tak zwana konstytucja Antoniniana Caracalli, takiego dość paskudnego cesarza, w tym wypadku pozytywnego, z początku III wieku. Do III wieku trzeba było sobie zasłużyć. Jak można sobie było zasłużyć? No albo będąc bardzo sprawnym rzemieślnikiem. Głównie greckim, no bo oni byli cenni. Albo na przykład dlatego, że wstępowało się ochotniczo do wojska rzymskiego. Wojsku rzymskim było kiepsko, bo to 25 lat służby, no więc pół życia praktycznie na tym wojsku spadało. Jak się kończyło już ten okres 25-letniej służby, czyli koło 50, wtedy można było dyplomem specjalnym cesarskim, ogłoszonym dekretem w ogóle na Forum Romanum, można było zostać obywatelem. I to już zaczął ten przywileje dla lekarzy stosować Juliusz Cezar. August poszedł jeszcze dalej, to by się teraz Państwu przydało, mianowicie zwolnił wszystkich lekarzy od podatków. Oni nie musieli w ogóle płacić podatków. Hadrian, kolejny tam cesarz, zwolnił ich od służby wojskowej, a to polegało na tym, że oni bardzo chytrze, i znamy to ze współczesności, chcieli czasem tych lekarzy wciągnąć do wojska, nie płacąc im oczywiście za ich usługi. Lekarze się buntowali, no i słusznie. No bo co, na żołdzie będą żyli bez sensu i na chlebie wojskowym? No oni są specjalistami. W związku z tym Hadrian powiedział, nie, nie bierzemy ich przymusowo do wojska, a jeśli wojsko ich zatrudnia ekstra, to musi im ekstra zapłacić. Czyli to były ekstra dochody. Wreszcie postanowiono stworzyć w połowie II wieku cały system opieki zdrowotnej dla wszystkich mieszkających, czyli nie tylko obywateli, wszystkich mieszkających w obrębie Cesarstwa Rzymskiego. I była taka sytuacja, że podzielone to było na trzy typy miast. Od wsi poprzez miasto średniej wielkości do miasta do dużej wielkości. I w mieście najmniejszym, na wsi, musiało być 5 lekarzy, w średnim mieście 7 lekarzy, w dużym mieście 10 lekarzy, a po jakimś czasie wytworzyła się specjalna funkcja lekarza miejskiego, czyli nad lekarza, nad wszystkimi lekarzami, właśnie z powodu zaraz, żeby koordynować funkcjonowanie wszystkich lekarzy, niezależnie od specjalności w ramach danego miasta. Dodatkowo kolejny cesarz, Septymiusz Sewer, to jesteśmy na przełomie II i III wieku naszej ery, on spowodował, że było kształcenie lekarzy bezpłatne, czyli każdy, kto chciał być lekarzem, musiał, no, mógł to zrobić, przy czym później na korzyść danej wspólnoty miejskiej, która go zatrudniała, musiał wykonywać część swoich obowiązków za darmo. Był cenzus majątkowy, czyli do pewnego poziomu dochodów wszyscy mogli pójść do lekarza, dostać za darmo lekarstwo i być leczeni za darmo. Powyżej pewnego poziomu dochodów trzeba było proporcjonalnie płacić, zależnie od tego, jak człowiek był chory czy zdrowy. Tych lekarzy sławnych z antyku, pewnie ich Państwo, ich imiona znacie, było wielu. Pierwszym z nich to jest tutaj osławiony Celsus. On napisał 8 ksiąg medycznych, pewnie żeście Państwo gdzieś je oglądali. Dla nas jest to interesujące, że tam jest też opisana i pewnie nie powiem żadnej nowości Wam, operacja plastyczna dotycząca plastyki nosa, która jest stosowana chyba do dziś, jeszcze w każdym razie podkład tej techniki jest całkowicie współczesny. Teraz można by powiedzieć, czy lekarze zawsze działali na korzyść ludzi. Otóż okazuje się, że nie zawsze działali na korzyść ludzi. Był taki cesarz Klaudiusz, jąkała, pokręcony człowiek, ale niesłychanie zdolny. Przeżył tylko z tego powodu, że był straszną sierotą i wymordowano mu całą rodzinę. Pamiętajcie, że jego poprzednikiem był Kaligula, nie do końca ustabilizowany psychicznie człowiek. No a przez to wszystko przeżył, wreszcie go obwołano przez przypadek cesarzem. Okazał się tym cesarzem wspaniałym, dlatego że jako pierwszy w zasadzie stworzył coś w rodzaju rządu rzymskiego i to nie wierząc koteriom pałacowym powołał, wyzwolił najpierw takiego swojego podręcznego skrybę i podręcznego sekretarza Narcyza, wyzwolił go z niewolnictwa, czyli nadał mu obywatelstwo rzymskie, a następnie utworzył z niego głowę całej administracji pałacowej, w której mogli pracować tylko inni greccy wyzwoleńcy. Chodziło o to, żeby się odciąć od intryg pałacowych.
I od tego momentu zaczęła się także organizacja w ramach całego cesarstwa służby zdrowia. Czyli Klaudiusz położył tu bardzo duże zasługi, ma z tego powodu, że cały system cesarstwa został objęty taką państwową jak gdyby opieką prawną, która później jeszcze dodatkowo została wzbogacona o opiekę nad biednymi ludźmi, bo żona Trajana, martwiąc się tym, że dużo, a to jest akurat temat bardzo świeży, martwiąc się tym, że na śmietnikach w Rzymie i w dużych miastach znajduje się bardzo dużo wyrzuconych, niechcianych dzieci. Część tych dzieci była niepełnosprawna, bo oni uważali, że jest jakiś feler, to się rodziły tak zwane monstra i te monstra należy się ich pozbyć. No ale wyrzucano także dużo dziewczynek, ale to ze względu na kwestie dziedziczenia i przekazywania majątku. No, w czasach Trajana doszło to do takiego poziomu, że nocami podobne te krzyki tych dzieci się rozchodziły po wszystkich ulicach. Wreszcie cesarz zadecydował, żeby je wszystkie pozbierać, stworzył ochronkę, podał auspicjami swojej małżonki, kształcił ich, czyli zrobił w ogóle dom dziecka od urodzenia, czyli cały system kształcenia, ale on był wmontowany, jak się Państwo domyślacie, w system medyczny, dlatego że te dzieci na początku potrzebowały dużej opieki medycznej. I interesujące, o czym zaraz będziemy mówić, że pierwszą specjalnością lekarską, jaka jest zapisana w źródłach, to jest pediatria. Później dopiero są inne dodatkowe, które o tym opisują. Ale powróćmy do tego dziwnego obrazka i naszego Klaudiusza. Otóż on miał dwie żony, co jedna to paskudniejsza, spadał w deszczu pod rynnę. Pierwsza to Mesalina, która ponoć zdradziła go ze 150 facetami. Przy czym 151 już przelał szare goryczy, dlatego że ona, korzystając z tego, że Klaudiusz gdzieś wyjechał, po prostu drugi raz wzięła ślub ze swoim kochankiem, chcąc tam przekazywać majątek. To nie był tylko zwykły mezalians, no ale oczywiście to była katastrofa, bigamia. No jedna i druga osoba skończyła skrócona o głowę. Wziął sobie drugą wspaniałą kobietę, Agrypinę, matkę Nerona, czyli spadł w deszczu pod rynnę. Ona najpierw go bardzo tam molestowała, żeby z tego Nerona zrobić następcę tronu, wbrew temu, że Klaudiusz miał swojego naturalnego następcę. Jak to uczynił? No to postanowili się pozbyć, otruć. Klaudiusz, jak Państwo wiecie, to wszystkie źródła o tym mówią, bardzo lubił grzyby, potrawki z grzybów. Jednym z takich grzybów, które były bardzo znane i są do dziś znane, jest tak zwany muchomor cesarski, czasem nazwany muchomorem Nerona, ponieważ Neron też lubił te grzyby, no mamusia skądś to dowiedziała. On jest akurat grzybem rzadkim i nietrującym, tak wspaniale wygląda, no ale jak Państwo się domyślacie, muchomor to muchomor, no i nawet nietrujący muchomor może nagle zatruć, jeśli chcemy się pozbyć niechcianego męża, to dla pań. No, panowie mogą postępować w inny sposób. Także on biedak skończył z tym muchomorem. Jeśli ja mówię o muchomorach, to dlatego, że do grzybów o dziwo wrócimy jeszcze w dalszej części, tylko pamiętajcie Państwo, że o grzybach była mowa. Lekarze byli także kryminalistykami, co częściowo już żeśmy powiedzieli przy okazji Antystiusza. Ale teraz Państwu opowiem całkiem inną historię miłosną z cesarzem, jednym z najlepszych. On jest uważany za, jest w piątce najlepszych cesarzy rzymskich, Marek Aureliusz, jedyny filozof. Wziął sobie za żonę Faustynę, ona się nazywała Faustyna Młodsza, to ta mile wyglądająca pani po lewej stronie. Kochali się bardzo, mieli 15 dzieci. Niestety z tej 15 jedynie piątka przeżyła, a ostatecznie cezarem został Commodus, który się okazał strasznym łotrem. Czyli tu to, że mieli tyle dzieci, całkiem nie świadczyło o tym. I rodzina porządna niby, że jakiś tam potwór im się realny narodził, psychiczny i fizyczny. No ale wszystko na razie działało dobrze, Commodusa jeszcze nie było na świecie. Nagle do Cezara dociera informacja, że ta wierna i wspaniała małżonka Faustyna prawdopodobnie go zdradza z gladiatorem. Sprawa była o tyle prawdopodobna, że gladiatorzy byli rozrywani i uwielbiani przez kobiety. Nam się wydaje, że tych gladiatorów to stale tam mordowali na tych różnych arenach. Nic z tego. Oni, większość z nich przeżywała, dożywała sędziwego wieku, byli bardzo bogaci, bardzo byli rozchwytywani, a panie do tego stopnia szalały na ich punkcie, że kiedy oni spoceni, pokaleczeni, poranieni schodzili z areny, ocierały swoimi chusteczkami ich spocone czoła, po czym przechowywały w specjalnych flakonach. Tak ta miłość kwitła. No i niestety Faustynie też się zdarzyło. Cezar nie był tutaj, on akurat, specjalnie okrutny i w gorącej wodzie kąpany, zatem postanowił zapytać wróżbitów, no co z tym fantem zrobić, no jakoś sprawę trzeba załatwić, bo tutaj się kroi niezła awantura dynastyczna. Poradzono mu, żeby wyłapać jakoś tego gladiatora i publicznie go skrócić o głowę, żeby wszystkim to
było jasne, że tak nie należy postępować. No ale dobrze, jak który to gladiator? Faustyna milczała, jak zaklęta, wiedziała, co się święci. Mądry cesarz postanowił zapytać człowieka, który zresztą jest człowiekiem przez państwa bardzo dobrze zdanym, drugiego wielkiego lekarza, Galena. On pochodził z Pergamonu, a zatem w gruncie rzeczy był jońskim Grekiem, przeniesionym do Rzymu i robił praktykę, został cesarskim medykiem. Co on zrobił? Poustawiał wszystkich tych podopiecznych w rzędzie, następnie wziął szanowną małżonkę królewską za rękę, mierząc jej puls, no i przechodzili wzdłuż tego szeregu tych nieszczęsnych facetów. No w momencie, kiedy ona dotarła do tego ukochanego gladiatora, no to było jasne, że Galen wyłapie, co się dzieje. No i po prostu tu zatrzymał się ten pochód. Do tego momentu trochę jest to zabawne, później mniej, no bo ten człowiek oczywiście został pozbawiony głowy, ale jeszcze jest coś innego, ponieważ Cezar postanowił dać nauczkę małżonce. Jak mu obcięli głowę, kazał zebrać krew tego człowieka, następnie wlać do wanny, a następnie małżonce wymyć się w tej krwi. Od tego momentu podobno była już mu wierna całkowicie. Do tego stopnia się w nim zakochała wtórnie, że spłodzili tego komodusa. Ten komodus okazał się potworem, no i potem wszyscy mówili, że to właśnie z tego powodu, że jest dzieckiem, które powstało w zasadzie na gruncie śmierci. I to takiej śmierci dość tragicznej. Tak więc wyglądała ta sytuacja, jeśli chodzi o Cezara. Czy byli lekarze bogaci? Bo to jest też pytanie, nie? Ile oni mogli zarabiać? Oczywiście, jak państwo wiecie, te pensje się tam zmieniały w czasie. My będziemy mówić o okresie rozwoju tego generalnego złotym wieku, czyli drugim wieku, czyli oscylujemy wokół tego cesarza. Wtedy zarabiał lekarz 60 tysięcy denarów. Denar to w zasadzie za jednego denara można było dziennie przeżyć. Jeśli to podzielimy przez 12 miesięcy, to oznacza, że zarabiali około 5 tysięcy denarów miesięcznie. To była bardzo duży pieniądz. Musicie państwo pamiętać, że żołd bardzo wybitnego żołnierza, czyli z dużym stażem, w owym czasie wynosił 300 denarów. Zatem lekarze generalnie zarabiali bardzo dużo. Z tym, że jak państwu powiedziałem, część tych lekarzy no, musiała w zamian za to, że byli wykształceni za darmo, świadczyć usługi dla najbiedniejszych. Generalnie jednak, bo tu mówimy o tych lekarzach z samego topu, natomiast generalnie wszystkie źródła wskazują na to, że taki lekarz bidula no, to musiał zarabiać około 1000 denarów. Czyli tak 3 razy więcej niż żołnierz, a nie narażał się. Oczywiście, jak była zaraza, to się narażał, ale w takiej normalnej sytuacji się nie narażał. Teraz jest pytanie, no jacy byli ci lekarze, jak oni się nazywali, czym oni się zajmowali? My znamy około 170-180 imion lekarzy, gdzie jest podany dodatkowy przymiotnik określający, czym się zajmują. Na szczęście 3 z tych imion i z tych specjalności, to jest mój udział przez przypadek w tej medycynie antycznej. No i mamy tak, były szpitale, o których zaraz państwu opowiem, no i dyrektor takiego szpitala nazywał się szpital po łacinie to jest valetudinarium, od ozdrowieńca, że się zdrowieje, budynek, w którym się zdrowieje, tak by to można przetłumaczyć na język polski, no więc był taki opcjo. Opcjo to jest generalnie w łacinie zastępca czegoś, to znaczy, że on był w randze zastępcy szefa twierdzy legionowej, czyli prefekta castrorum, czyli był szef odpowiadający za całą twierdzę i jednym z jego zastępców oddelegowanym do służby medycznej był ten opcjo valetudinarii. Byli wreszcie ludzie pomocniczy, rodzaj sióstr pomocniczych, ale sprawowali swoje funkcje panowie, to byli kapsari. Oni nosili bandaże, różne tam urządzenia, oni zawiązywali bandaże, wyjmowali strzały i tak dalej. Był to personel pomocniczy. Byli wreszcie ogólnie określani miles medicus, czyli lekarze wojskowi, którzy sprawowali funkcje, czyli sami się zaciągnęli albo zrobili specjalizację w wojsku, zamiast ganiać po polu bitwy, to woleli leczyć, no więc tacy byli. Wreszcie mamy 2, co do których był problem. Jeden jest do końca nierozwiązany, może państwo rozwiążecie, drugi się rozwiązał przez przypadek i dotyczy was też przez przypadek. Pierwszy to jest medicus ordinarius. My go tłumaczymy jako ordynatora teraz. Ale w języku łacińskim słowo ordinarius ma ileś znaczyć. Ono może mówić o położeniu w hierarchii społecznej, ono może mówić o pewnym stowarzyszeniu, do którego się należy, czyli jest tam
ileś elementów. Ostatnie te koncepcje, biorąc pod uwagę kontekst, w którym występują te wszystkie nazwy na inskrypcjach, wskazuje na to, że tu rzeczywiście chodzi o ordynatora w naszym tego pojęcia znaczenia, znaczy nadzorcę nad jakąś grupą wyspecjalizowanych ludzi, że oni mają swoją specjalizację, może być taki ordynariusz pediatra, ordynariusz, nie wiem, chirurgus. Chirurgus to wiecie, że ten, co ma zręczne ręce, tak naprawdę tyle to znaczy, to po grecku. Ale jest jeszcze taki dziwny lekarz, który nazywa się medicus clinicus. Bardzo długo nie można było się zorientować, o co w ogóle w tym wszystkim chodzi. No jakoś się to nam z kliniką kojarzy, no ale jaki tu związek? A wiecie, że najczęściej jest tak, że najciemniej jest pod latarnią. Jeśli ktoś nie zajmuje się jakąś dziedziną i nagle wchodzi, no to sprawa dla niego jest jasna, chociaż specjaliści się głowią, wyrywają włosy z głowy, jak to tam rozwiązać problem. Przychodzi jakiś przejęk do końca wykształcony, no i mówi, ale przecież to jest tak. I podobnie się zdarzyło z tym rozwikłaniem tego klinikusa. My oczywiście staramy się nauczyć greki i łaciny, na ile to możliwe, ale filologami nie jesteśmy. Natomiast kiedy filolog zaczyna współpracować z archeologiem, to zawsze coś ciekawego wyłazi. No i taki trochę autystyczny filolog, bo oni wszyscy są autystyczni, ci, którzy greki i tam łaciny się uczą. No nagle zobaczył takie teksty i był świadkiem dyskusji, co to w ogóle znaczy. No mówi, no przecież to sprawa prosta. Klinikus to jest lekarz opiekujący się leżącymi pacjentami obłożnie. Wiecie skąd się bierze? Kline po grecku oznacza łóżko albo sofę. W Rzymie i w Grecji była to także jadalnia. Ona się nazywała triklinium, ponieważ były położone trzy sofy, na których leżeli ludzie i sobie ucztowali. Czyli wszedł do... To się wzięło od słowa podstawowego kline. Później się okazało, że kiedy wtórnie zaczęto te niektóre inskrypcje analizować, to rzeczywiście chodziło o lekarzy, którzy co prawda nie pracowali w szpitalu, w klinice, jakbyśmy to dziś powiedzieli, tylko opiekowali się wszystkimi leżącymi w miasteczku ludźmi, czyli dochodzili do kline pacjenta. On był klinikus, niezależnie od specjalizacji. On mógł być chirurgiem, on mógł być dowolnej specjalizacji, ale efekt był taki, że on opiekuje się tym leżącym pacjentem. Obłożnie chorym, tak. W związku z tym państwo wszyscy z tego punktu widzenia jesteście medicusami, klinikusami, czyli medici klinici byście się nazywali tak z formalnego punktu widzenia na to patrząc. Pytanie teraz o wasz symbol. Zaraz zobaczymy, co my tu dalej mamy, bo w końcu sobie zapomnę, o czym mówię. O symbol wasz, bo to jest interesujące. Oczywiście początkowo symbolem w ogóle medycyny był ten wąż Esculapa, czyli te niejadowite węże długie, które wszyscy państwo znacie. Ale prawdopodobnie od tegoż Marka Aureliusza, którego państwu pokazywałem, ten symbol zaczyna się stabilizować. Prawdopodobnie ustabilizował go Galen. I od tego momentu mamy ten kielich z przedstawieniem Asklepiosa, ale musicie pamiętać, że także niektórzy lekarze jako symbol, czy w ogóle na przykład jak jest nagrobek medyka jakiegoś, to bardzo często na szczycie tego nagrobku jest przedstawiona szyszka pieniowa, ponieważ szyszka pieniowa to symbol życia, ale przy okazji także symbol lekarza. Czasem jest także przedstawione na przykład pies i koza, przy czym my do dziś nie wiemy skąd akurat skojarzenie z kozą. Koza może się kojarzyć z Amalteą, czyli tą żywiącą Zeusa, bo on tam rozrabiał za bardzo, no i ta koza go tam jako matka, jako kornukopia, jako obfitość. Pies z kolei, to zawsze w antyku, dopiero w średniowieczu się to zmieniło, był symbolem wierności, oddania. Więc pewnie takie skojarzenie tutaj było. I teraz państwu opowiem o naszych wykopaliskach i dość unikatowym odkryciu o szpitalu, czyli jak wyglądał szpital rzymski wojskowy, bo udało mi się taki jedyny szpital w świecie znaleźć. Tu macie państwo Dolnego Dunaju, jesteśmy na obszarze to Fiolet i to Tracja, to jest mniej więcej współczesna Bułgaria. Jest tam takie stanowisko nowe w zakolu Dunaju na samym końcówce, bo to była taka twierdza ryglująca przejście przez Dunaj. To tu się znajdujemy. Ta twierdza obozowa wygląda mniej więcej w ten sposób. Mamy mury obronne, mamy wreszcie ten właśnie Volitidonium, o którym sobie powiemy, mamy wreszcie siedziby trybunów, czyli oficerów wojskowych, mamy Principia, czyli mamy komendanturę wojskową z prefektem Castrorum, mamy łaźnię, bo w każdej takiej twierdzy łaźnia musiała być. Twierdze były skonstruowane w specyficzny, schematyczny sposób, żeby niezależnie gdzie został kto przerzucony, z jakich jednostek wojskowych, dokładnie wiedział, co gdzie się znajduje.
Tak mi się szczęśliwie złożyło, bo w archeologii trzeba mieć także łódź szczęścia. Nie wystarczy wiedza, nie wystarczą pieniądze. No, trzeba po prostu znaleźć coś interesującego i coś całkiem nowego. Rzeczywiście początkowo przez przypadek, bo ten teren został mi dany, nikt się tam nie chciał kopać. Wszyscy uważali, że nie ma tam sensu w ogóle kopać dziur. No a ponieważ byłem najmłodszy, na spodzie wielkiej piramidy, która mnie przygniotła, no w związku z tym spod tej piramidy się wyczołgałem, no i dostałem odcinek. No zacząłem kopać. No i nagle zaczęła wychodzić bardzo dziwna konstrukcja, która początkowo wyglądała na baraki wojskowe. No ale baraki wojskowe nie są w kwadrat pozamykane. Nagle okazało się, że jest to budowla i kiedy zaczęliśmy szukać po źródłach, okazało się, że jest to valetudinarium, czyli po prostu szpital wojskowy. On tak wygląda. Tu na 1/4 Państwo widzicie, bo to tak w archeologii się kopie, jest późniejsza budowla. My tych późniejszych budowli często też nie niszczymy, stąd widzicie jak gdyby dwie fazy, jedno nałożone na drugie. To valetudinarium, o, czy teraz jak to uruchomić, a jest. To valetudinarium wygląda w taki sposób. Zajmuje hektar ziemi, to jest przede wszystkim bardzo dużo. Jest to bryła z tak zwanym dachem bazylikalnym, bo jak Państwo zauważyliście, tam jest ciąg pomieszczeń i środkiem legnie korytarz. Żeby oświetlić ten korytarz, coś się tu nam ojej, coś zrobiłem nie tak. Żeby oświetlić ten korytarz, potrzebne było jakieś oświetlenie dodatkowe. No i stąd tak zwany dach bazylikalny, czyli wyniesiony. Mamy od góry okna, które oświetlają nam wnętrze. Wewnątrz mamy pomieszczenia. Te pomieszczenia składają się z takich charakterystycznych potrójnych elementów. Najwyżej przeskoczymy to później. Potrójnych elementów. Dwie izby chorych, dla chorych, rozdzielone przed ciągiem, w którym oni zostawiali swoje różne rzeczy, które zabierali do szpitala. Do tego dodatkowo dochodzą różne jeszcze takie pomieszczenia, które są pomieszczeniami wspólnymi. Oni nie mogli na przykład, bo żołnierz normalnie sobie musiał kupować różne rzeczy, nie mogli kupować jedzenia, nie mogli kupować naczyń, nie mogli kupować lamp do oświetlania. Efekt tego był taki, że to wszystko dawało im państwo zapewniało, czyli dietę, wszystko razem. W związku są tam pomieszczenia magazynowe, w których znajdują się te różne przedmioty, w tym na przykład amfory na wino, dlatego że wino było uważane szczególnie z ziołami jako lecznicze ingrediencja. Dodatkowo były używane sosy rybne, czyli sfermentowany sos powstały ze sfermentowanych ryb. Nie będę już tu długo tego opisywał, to było jako przyprawa, nazywało się garum, ale jednocześnie jako środek dezynfekujący z dużą zawartością soli. Wreszcie mieliśmy także dodatkowo unikatowe rzeczy, takie jak na przykład ostrygi w zalewie, które były specjalnie sprowadzane do szpitala. Więcej, my wiemy, że kiedy amfory z takimi specjalnymi dla szpitala przeznaczonymi produktami jechały, one były zwolnione z opłat celnych i było wyraźnie napisany adres, że to jest przeznaczone dla szpitala. Czyli powrócimy do tego tutaj, żebym znowu czegoś nie zmajstrował. Bryła jest potężna. W środku znajduje się dziedziniec, na którym, jak Państwo widzicie, jest jakaś taka mała budowla. Początkowo była tajemnicza. Dziedziniec służy oczywiście do komunikacji wewnętrznej. Cała budowla ma dość szerokie przejścia. Chodziło o to, żeby móc ludzi przetransportować. W tym przypadku naszego stanowiska jest to o tyle ważne, że szpital powstawał tuż przed wojnami dackimi. Celowo on był tam wybudowany. Ponieważ normalnie w szpitalu miało przebywać około 5% składu Legionu, czyli dla 300 legionistów on był przeznaczony w sensie formalnym, ale spodziewano się, że z Teatru Wojennego zjadą dodatkowo ranne osoby, w związku z tym szpital został powiększony. I o ile w jednej salce powinno być 4 osoby, ona była przejdziona na 6. O ile korytarze powinny być tylko do komunikacji, one były specjalnie poszerzone po to, żeby ustawiać dodatkowo tych chorych. Wielkie zamieszanie zrobiła ta budowla stojąca wewnątrz, której ruiny znaleźliśmy i część tych ołtarzy, które tam Państwo widzieliście, zobaczymy jeszcze na innym slajdzie. Dlaczego? Ano dlatego, że taki schemat myślenia, który w zasadzie był zakorzeniony w prawie rzymskim, zakazywał budowy świątyń w ramach twierdzy legionowej, żeby oni się nie tłukli. Była jedyny rodzaj sanktuarium poświęcone tak zwanemu kultowi cesarskiemu. Wszystkie inne świątynie musiały być poza murami. Nagle wszystkie dane archeologiczne i dane epigraficzne, znalezione ołtarze, wskazywały na to, że w centrum dziedzińca szpitalnego znajdowało się sanktuarium Asklepiosa i Higi, czyli bóstw letniczych, i że oni tam kult swój pielęgnowali. Więcej, na obszarze tego całego dziedzińca znajdowały się także
inskrypcje poświęcone bogom obcym, które mają jakiś aspekt medyczny, na przykład takie frygijskie bóstwo Sabadios. I te wszystkie tam inskrypcje sobie leżą. Okazuje się, że nagle Rzymianie zrobili jeden jedyny wyjątek. I żeby polepszyć, czyli wrócili do tych korzeni greckich, stworzyć tą nogę religijną, która motywuje dodatkowo, pozwolili na tym zamkniętym obszarze na rozwój różnych kultów. W związku z tym my ten szpital nazywamy częściowo Asklepionem. Tak, proszę Państwa, żeśmy sobie tu eksperymentowali, jak ci ludzie mogli być położeni, tu moi robotnicy leżą na workach, żeby tu pokazać, jakie potężne to są korytarze, to jest ponad 5 metrów szerokości korytarza. Elementem, który musiał być, była oczywiście latryna, no bo kwestia higieny. I tutaj macie zrekonstruowaną taką latrynę, ona była zachowana do dość dużej wysokości, tu robiliśmy rekonstrukcję. Siedziska nie są specjalnie interesujące, widzieliście tam. To, że ściana do pewnego stopnia jest pomalowana innym kolorem, higienicznie jest zrozumiałe. Ale zwróćcie Państwo uwagę na tą rynienkę, na urynę, bo to, tu się siusiało, za przeproszeniem, ale także tu płynęła woda. Zwróćcie uwagę, że możemy powiedzieć, ilu ludzi mogło skorzystać z toalety, dlatego że tutaj, jak oni sobie siedzieli, tu jest siedzisko, no to se machali nogami. Buty były podbite ćwiekami i widzicie Państwo, jak powstały rowki od tego machania nogami. Widzimy, że na jednym boku mogło być czterech pacjentów, no więc w porywie około 16 pacjentów jednocześnie. Toalety nie były rozdzielone, oni zresztą uwielbiali prowadzić wtedy konwersacje bardzo uczone, różne. A przy okazji latryny są dla nas o tyle ważne, że w latrynie zawsze coś zgubili. Mamy tam w tych kanałach pełno lamp, fibule, czyli takie ich nagrawki, jakieś szpile, jakieś pili tam najwyraźniej, bo są i czarki do picia na wino i dzbanki potłuczone. Zachowało się to tu w tych kanałach, dlatego że to są cięższe przedmioty, bo musicie pamiętać, że te kanały były na bieżąco myte. One były podłączone do systemu kanalizacyjnego miasta i całej twierdzy, później miasta. W związku z tym cały czas były opłukiwane, specjalnie był dobierany skład, specjalnie były kąty, pod którymi ta woda wpływała. Było to wszystko niesłychanie przemyślane. To nie była sytuacja nieprzemyślana. Oczywiście znaleźliśmy inskrypcję. Ta po pierwszej, taka trochę ułamana, jest interesująca, ona jest poświęcona Hygii, ale z niej wiemy także, że tu na tym postumencie stał kiedyś posąg srebrny tej Hygii, który tam ma prawie 3 kg masy. Był ofiarowany przez wyzdrowieńców z tego szpitala. Przy czym to jest istotne, jak to było strasznie drogie. Otóż sam ten posążek, czyli samo srebro użyte do tego posążku, to były 2 żołdy. Do tego całość jeszcze zrobiona, no to musiały być 3 albo 4 żołdy, czyli 4 miesiące wypłaty ktoś musiał dać po to, żeby coś takiego zrobić. Drugi jest interesujący, bo jak Państwo zobaczycie na dwie ostatnie linie, w przedostatniej linii może doczytacie się takiego imienia Macedo, S, bo to potem będzie greckie, a pod spodem medicus. To znaczy, że tu był jeden z cywilnych lekarzy zatrudnionych przez wojsko do tego, żeby leczyć. I jest główny ołtarz. Tu jest imię Asklepiosa zrobione jako Esculap, no bo on się nazywał Esculapem. I to jest Esculapio, pio jest przesunięte, sacrum, to jest tak zwana ligatura, gdzie widzicie, mamy wpisane literę w literę, legio prima italica. To znaczy, że legat legionu pierwszego italskiego w imieniu całego legionu ofiarowuje główny ołtarz Bogu Asklepiosowi. Do tego się to wszystko sprowadzało. Oczywiście znaleźliśmy z tej świątynki małej, bo najpierw były inskrypcje i hipoteza, że to świątynia, ale później na szczęście znaleźliśmy głowę Asklepiosa. On występował tutaj razem właśnie z Higią, bo był poświęcony Higii, to świątynia i Asklepiosowi. Tak wygląda trochę obtłuczona głowa Asklepiosa z tej świątyni marmurowa. Oczywiście znajdowaliśmy także instrumenty chirurgiczne. Ten po lewej zielonej, te po prawej to są te, które realnie znaleźliśmy, a te środkowe są tylko pokazane w całości, dlatego że znaleźliśmy ich fragmenty. Wśród tych instrumentów, gdzie były, tutaj akurat skalpeli nie ma, jest bardzo dużo sond. Te sondy służyły do bardzo ważnych rzeczy. To są te z tymi, jak oliwka wyglądające, te spatule i sondy. One służyły do wybierania strzał z ran. Bo to była sytuacja taka, jeśli ktoś używał strzały, no to chciał, żeby ta strzała nigdy nie była wydobyta z ciała wroga. W związku z tym były specjalne zadziory lub one były pod specjalnymi kątami. No ale oczywiście trzeba było to jakoś wyjąć.
ponieważ nie było wiadomo, jaka strzała była używana, bo to nie było tak, że oni używali przy jednym wystrzale tego samego typu strzału. Oni je specjalnie, celowo i z premedytacją zmieniali, żeby nigdy nie było wiadomo, co za typ strzały grotu tkwi w ranie. Żeby się zorientować, jak ją wyjąć, trzeba było zlokalizować, czy wyobrazić sobie kształt grotu. Żeby to zrobić, używano tych dwóch sond, no i tak jak patyczkami chińskimi do rany tam to wkładano, na żywca niestety, no i starano się ustalić, jak zrobić cięcie, żeby to wydobyć, no i potem zacząć poszczególne powłoki, zależy co było, bo jeśli mięśnie, to co innego, skóra była osobno szyta. Często tylko było to bandażowane. Natomiast na tym białym tle Państwo widzicie instrumenty, które są różnego typu igłami. Igłami okulistycznymi. No i pojawił się problem. Bo nagle się okazuje, że jeśli patrzy się na twierdze legionowe leżące w Europie, w przeciwieństwie do tyrec legionowych leżących w Afryce czy na Bliskim Wschodzie, to strasznie dużo tam jest okulistów. Wszyscy na chłopski rozum wydawałoby się, że przecież tych okulistów powinno być więcej na pustyni, no bo tam piasek, bo to oczko zatrze, bo to tam coś innego. A tu totalnie odwrotna sytuacja. Długo to było nierozwiązywalne, a rzeczywiście z kolegami wpadliśmy na prosty sposób, kopiąc w ogóle całkiem inną rzecz. Zadaliśmy sobie pytanie, no dobrze, ale w jakich warunkach oni żyli? No to jest chłodny klimat. Wiemy, że używali przenośnych piecyków, które się kopciły i po prostu palili ogniska, ponieważ nie było kominów, no więc oczywiście ogień i wszystko to, co z ognia wylatywało, pozostawało w małym pomieszczeniu szczelnie zamkniętym. I jak uczą nas analogie, no zresztą niekoniecznie trzeba sięgać po analogie etnograficzne, ale są takie, no to właśnie tam, czy w Tybecie na przykład jest to kolejna taka analogia, tam gdzie oni są pozamykani, gdzie jest wolny ogień, wszyscy chorują na oczy, no z naturalnych powodów. Stąd tych lekarzy, okulistów w tej Europie jest zatrzęsienie, dlatego że typ zabudowy i klimat powodował, że te infekcje oczne zdarzały się bardzo często. Jak sobie nimi zradzono? Oczywiście dokonywano operacji katarakty, ale stosowano także leki. Tu macie taką typową kasetkę, ja jej nie odkryłem, ale bo to w grobach się przeważnie odkrywa, kasetkę medyczną, gdzie są skalpele, a z drugiej strony takie dziwne globulki, które tam występują. Te globulki to są właśnie wszystko leki na oczy. One nazywają się formalnie koliria, to jest tam nazwa, nie będę teraz tego tłumaczył. Te koliria to są z góry przygotowane receptury z różnych składów chemicznych na różne oczne, to dotyczy tylko oczu, na różne oczne schorzenia, ponieważ one się powtarzały częściowo, a te mikstury trzeba było przygotowywać na jakiejś płytce, w związku z tym mamy takie specjalne kamienie, jak Państwo widzicie, one służyły jako płytka do przygotowywania, mieszania różnych ingrediencji, ale jednocześnie trzeba było taki, jak taki batonik, czy taka globulka powstała, trzeba było to jakoś zlokalizować, co to jest, czyli musiał być napis zrobiony. W związku z tym dookoła tej płytki idą napisy odwrócone tak, żeby one mogły być pieczęciami. Tutaj Państwo widzicie, co tam jest powypisywane. I taki lekarz miał dwie możliwości. Albo sam przyrządził taki lek i jeszcze mokrą taki batonik pieczętował, który z tych typów lekarstwa jest, żeby później było wiadomo. Albo też na papirusie wybijał receptę, jeśli sam tego nie mógł zrobić lub był zajęty. Czyli to służyło jako pieczęć recepty sztampowej, a z drugiej strony można byłoby oznaczać, dawać banderole tym lekom, które powstały. I teraz powróćmy na chwilę do grzybów. Ja z różnych powodów musiałem się tymi dziwnymi rzeczami zajmować. Nawet okulistów pytałem, bo tam nie znam się na składach chemicznych, czy do dziś są używane takie leki. Okazuje się, że tak. One już są oczywiście teraz zmutowane, inne, ale zasada i działanie związków chemicznych poszczególnych jest identyczne. Jakież było moje zdziwienie, kiedy wśród tych prawie 500-600 koliriów nagle znalazłem jedno, gdzie jest ten fragment, bo to na górze to jest, co to jest, tylko po grecku napisane. Nagle było napisane penicillum. No zgłupiałem całkowicie, zacząłem się dopytywać, o co tu chodzi. No najpierw ludzi znających język łaciński, no to, czy na pewno to oznacza to, co ja sobie myślę. No oczywiście, tak określano grzyby pędzelkowe, no czyli naszą penicillinę. My zastanawialiśmy się, od kiedy ludzie zaczęli penicyliny używać. Mamy jasny dowód, że do jakiejś infekcji ocznej były te grzyby używane i tak je właśnie nazywano. I ta płytka taka akurat jest datowana znowuż na czasy Marka Aureliusza, czyli jesteśmy w połowie II wieku. Mamy jedną, jedyną taką płytkę, taką pieczęć, na której jest jasno jak W napisane, że także antybiotyk de facto był używany do tych chorób ocznych. Jak Państwu powiedziałem, oni traktowali życie ludzkie i zdrowie holistycznie. Tu nie chodziło tylko o to, żeby kogoś wyleczyć,
Ale chodziło o to także, żeby była odpowiednia rekonwalescencja. W związku z tym jednym z gatunków lekarzy był medicus rekonwalescenti. Oni byli ludźmi, którzy dokonywali tam rzeczy na miejscu różnych, czyli na przykład trzeba było rozruszać mięśnie i tak dalej, ale oni byli także osobami, które kierowali na dowód tych nieszczęsnych żołnierzy. Kiedy patrzy się na te różne stanowiska, one leżą w Niemczech, to zawsze jest tam bat coś tam, a we Francji to będzie akwe coś tam. Tego jest współcześnie bardzo dużo, bo tam są przeważnie mineralne źródła lub gorące źródła lub jakiś specyficzny mikroklimat. Wszędzie tam, jak Państwo będziecie jechali, gdzieś tam w tych warstwach pod spodem będą rzymskie pierwociny, czyli będzie jakaś albo mała łaźnia, albo właśnie takie sanatorium. Jedno z najbliższych sanatorium tych naszych legionistów jest położone koło Zagrzebia. Ona się nazywa Akwe i Sace, do dzisiaj funkcjonuje. I tutaj chcę Państwu pokazać, że to był cały kompleks z łaźnią, z mineralną wodą, z wodą siarkową. I co najciekawsze, kiedy tam się przyjeżdża, to są inskrypcje. A te inskrypcje są czyje? Legionistów, nie o tam ważnych centurionów czy kogoś. Zwyczajnych legionistów, miles, czyli zwyczajny legionista, którzy z kolegami tam byli, całej grupy, i dziękują właśnie Asklepiosowi za wyleczenie, bo tam dowód zostali skierowani. No, Zagrzeb leży blisko akurat Bułgarii, ale jeśli byśmy pojechali do baz w Wielkiej Brytanii, tam także są inskrypcje kogo? Legionistów pierwszego Legionu Italskiego. Jeśli pojedziecie do północnej Afryki, niedaleko Kairu, bo Kair też był kiedyś twierdzą i tam były mineralne źródła. Jaką inskrypcję znajdziecie? Legionistów Legionu Pierwszego Italskiego. Oczywiście to nie oznacza, że akurat moi legioniści, moi w cudzysłowie, tak się rozjeżdżali. Tam są po prostu różne legiony. Oni oczywiście najczęściej, jakie mieli rzeczy kłopotliwe, no potłuczenia, rany, obtarcia, niestrawności, chore oczy. Także oczywiście na te wszystkie dolegliwości wody, długa rekonwalescencja no, powodowała, że dochodzili szybko do normy. A ponieważ to nie było tak łatwo wyszkolić żołnierza, który, jak Państwu powiedziałem, 25 lat służył w wojsku, no to oczywiście trzeba było o niego dbać. I tu lepiej było go wysłać na wywczasy do wód, żeby on w pełni się wrócił, zadowolony. Inni mają perspektywę, że jeśli coś się stanie, nikt ich nie zostawi na lodzie, że wszyscy się nimi zaopiekują. Także cały system od strony logistycznej był całkowicie dopięty. Teraz tylko już na sam koniec chcę powiedzieć, że no, my, wasi pacjenci, też czasem sobie z was żartujemy. I żartowano w antyku. Przeczytam Państwu parę takich wierszyków odnoszących się do lekarzy. Nie, to pierwsze będzie dotyczyło waszych obchodów, po tam jak chodzicie i nas tam sprawdzacie. Nie swój byłem troszeczkę, lecz nie było strachu, ale gdyś z setką uczniów przyszedł mój symochu, gdy mnie setki rąk zimnych pilnie obmacały, ja co febry nie miałem, już trzęsę się cały. Jeszcze drugi. Został lekarz diaul grabarzem w potrzebie i pet zmienioną firmą jak grzebał, tak grzebie. Dziękuję Państwu za uwagę.